Kiedy dostałeś propozycję roli w Królowej, to od razu przyjąłeś, zastanawiałeś się, czy to przystoi Andrzejowi Sewerynowi grać drag queen? Cudowne zadanie aktorskie. No. Po prostu. Cudowne zadanie aktorskie, a poza tym następną myślą było, że dla części widowni, która być może obejrzy ten serial, że będzie miało to bardzo pozytywne znaczenie. Kropka. Dzień dobry Państwu, witajcie serdecznie w Melinie w SC Rock. Ze mną z Wami gość wyjątkowy, Andrzej Seweryn. Dzień dobry, szanowny panie. Dzień dobry, panie redaktorze. Czy do każdego pan zapowiada jako wyjątkowego gościa? Nie. Znaczy każdy jest wyjątkowy, oczywiście. Już to. Ale... To mi przypomina wyrażenie. To jest szczególny moment w moim życiu. Szczególny. Słowo szczególne naprawdę rozwiązuje wiele problemów. Tak. Ale wiem, że bardzo się cieszę, że się tutaj spotykamy, bo wiem, że umówić się z tobą jest nie sposób. Przed programem rozmawiałem z naszym wspólnym znajomym Arkiem Bartosiakiem, współautorem wywiadu Rzeki z tobą ja prowadzę. Fantastyczna książka, która się wyprzedała, ale na Allegro ją znajdziecie. No, fantastyczna lektura. Drugie wydanie będzie. Bo będzie. Zupełnie. Ale właśnie, a propos drugiego wydania. Pytałem się kolegę Bartosiaka, kiedy drugie wydanie. A on mówi, weź ty, co ty do mnie mówisz? Przecież z nim, w sensie z wielkim aktorem polskim Andrzejem Sewerynem, nie sposób się umówić, bo nie ma kompletnie czasu. I tu zmierzam do pytania. Masz 77 lat, przepraszam, może to nie było eleganckie, a zasuwasz jak po prostu student na 5 stażach albo lekarz na 3 specjalizacjach. Ja ci powiem, dlaczego? Dlatego, że 90% tego, co mi świat proponuje do zrobienia, ma sens. A ponieważ tak się składa, że działa. Nie, na razie nie odmawia, więc idę w to. U ciebie to genetyczne, prawda, mama? Proszę? U ciebie to genetyczne. No tak, mama odeszła, kiedy miała 98 lat. Tak. No ale wiem, że konsultowałeś się z nią do bardzo długo. Tak, no miałem to. No ale mówisz, że... Czy to jest tak, że gdybyś się zatrzymał, to byś po prostu nie wiedział, co ze sobą zrobić? Nie, to bzdury, to bzdury. Ja bardzo lubię odpoczywać. Właśnie wczoraj wróciliśmy z czegoś, co się nazywa urlopem. Ile trwało? Półtora dnia? Nie, to było 3 tygodnie. To były 3 tygodnie, ale no to, jak zwykle, jak to się mówi, pracowity urlop, ale nie, to był urlop, nie mogę w ogóle narzekać. Ale powiedz, czy było coś takie, czy był jakiś taki moment, ja miałem takie wrażenie, patrząc z zewnątrz, nie wiem, kiedy to było, czy 10 lat temu, czy może trochę więcej, może trochę mniej, że nastąpiło jakby kolejne odpalenie, jakbyś dostał czwartą młodość, bo to już nie trzecia nawet. Znaczy, państwo, znaczy wy, dziennikarze, wy, osoby, które rozmawiacie z nami publicznie, jednak większą uwagę zwracacie na kino. Na kino, telewizja, seriale. Tak, na obraz ten, który dociera do większej ilości widzów. Ja natomiast, chciałem powiedzieć my, ale wolę mówić, ja nie przestaję pracować w teatrze. Ta część mojej pracy jest niezwykle, znaczy jest bardzo intensywna i trwa od wielu, wielu lat. Więc ten jakiś, no powiedzmy, to nagromadzenie się tej pracy, o której mówisz, używając innych słów, to było związane z moimi pracami filmowymi, a nie teatralnymi. Teatralne trwały cały czas. Trwają cały czas. Otóż wydaje mi się, że to się zaczęło, jak to się mówi, od ostatniej rodziny. Wydaje mi się, że wtedy, kiedy... 2016. Nie pamiętam, tak, kto to tak, było. 7 lat temu. Kiedy Janek Matuszyński i Leszek Bodzak zaproponowali mi tę rolę, to nie wiedziałem, że tak ona przemówi do młodych reżyserów, bo pracuję bardzo często z bardzo młodymi reżyserami, czasami w cudzysłowie mówię, debiutantami. No i że
ten okres będzie jakoś trwał, bo i teraz przecież kilka dni temu była premiera Ukrytej sieci Adamczyka i to też... Według powieści Jakuba Szamałka. Tak, ciekawy bardzo, bardzo film o niebezpieczeństwie, prawda, internetu, technologii. To... A na ile masz w tej chwili kalendarz wypełniony do przodu? No do końca roku oczywiście, ale no, my w teatrze planujemy pracę no, gdzieś już tak do końca wakacji przyszłych. Nie, to nie znaczy, że wszystko jest zaplanowane, ale te najważniejsze rzeczy tak i również te z moim udziałem. Ja pracuję zresztą nie tylko w Teatrze Polskim, również w teatrze Starym w Lublinie, gdzie mieliśmy w październiku zeszłego roku premierę monodramu Lir na podstawie Króla Lira Szekspira w reżyserii Janusza Opryńskiego i dyrektor Karolina Rozwód zaproponowała mi tę pracę, dlatego że w ten sposób chciała uczcić 200-lecie Teatru Starego, Teatru Starego w Lublinie. A dlaczego tym właśnie tekstem? Dlatego, że najbardziej odległa informacja o repertuarze tegoż teatru mówi o Królu Lirze. To nie znaczy, że Król Lir był spektaklem otwierającym działalność tego teatru, ale jest najdawniejszym, o którym wiadomo. I to też gramy. Ostatnio grałem na festiwalu szekspirowskim w Gdańsku, w GTS-ie i dostąpiłem ogromnego zaszczytu i mówię o tym naprawdę chętnie i z taką z radością. Dostałem nagrodę Grand Jorika po tych moich wszystkich pracach szekspirowskich, w sztukach, w monodramie, tutaj, za granicą, we Francji, po pracy ze studentami nad różnymi tekstami. No, bardzo się tym ucieszę. A to tak dosłownie dygresyjnie, bo a jakbyś miał obsadzać naszych polityków w rolach szekspirowskich, to kogo byś w czym widział? No, uwaga, bo teraz może nastąpić jakieś zupełnie niestosowne uogólnienie, prawda? Bo człowiek ma ochotę powiedzieć bardzo, to jest taka łatwizna, mówimy źle o polityce, źle o politykach. Ale nie, ja wcale nie jest takim, ja zupełnie poważnie tak, tak, pytam. Tak, tak, no nie, ale pierwsza taka reakcja jest oczywiście, że daleko im do szekspirowskich postaci, prawda? Dlaczego? Ja tu się nie zgadzam, no w końcu przecież połowa Szekspira jest o polityce. No ale o jakich politykach? No. Co? Teraz będziemy pracowali pod koniec przyszłego, znaczy mamy w planie Henryka IV, część pierwszą. I po raz kolejny, prawda, przekonuję się, jak Szekspir dużo wiedział o nas ludzi XXI wieku. Albo po prostu jak bardzo się powtarzamy, my, ludzkość. I okazuje się, że fakt, że nauka poszła tak daleko i technologia idzie tak daleko, wcale nie zmienia faktu, że Szekspir wiedział o nas wiele. No dobrze. Wiele. To ładnie tutaj się migasz. To masz... Nie migam się, ale proszę bardzo. Masz do obsadzenia. Jarosław Kaczyński, Donald Tusk, Mateusz Morawiecki, Szymon Hołownia, Adrian Zandberg, nie wiem. Wiesz, ale to będziemy mówili od razu o swoich sympatiach, bardzo proszę. Dla mnie Henrykiem V jest Donald Tusk oczywiście, no. Dobrze, a Jarosław Kaczyński? To ciekawe, nie mam jakiegoś pomysłu, dlatego że, no, Ryszard III, ale to nie jest. Nie, tu się zatrzymuję, bo tak jakoś nie idzie mi tak. Nie idzie mi. Nic na siłę. Nie, bo nic na siłę, tak. To inaczej. To ja sobie przygotowałem taki zestaw coś. Tak, no to.
Masz pomysł? Nie, no tam... Gdybym się skupił i miał tak, wiesz, taki moment bez kamer, że się tak wyrażę, gdybym wiedział, że kamery na mnie nie patrzą i miał te 3 minuty, to bym coś tam wymyślił. To myśl sobie, ja zapytam cię za parę minut. Wspomniałeś o pracy z dużo młodszymi, znaczy z młodymi reżyserami, często debiutantami. Chciałem cię zapytać, nie mówię, że to jest co wolisz, tylko o porównanie, to znaczy praca czy przebywanie z rówieśnikami versus praca, przebywanie z dużo młodszymi ludźmi. Teraz z twojej perspektywy, dzisiaj. Ale ja nie przebywam tak często z rówieśnikami w zawodzie. To jest... Ale chodzi mi też o znajomych, przyjaciół. A to nie, akurat z nimi bardzo dobrze się rozumiem. Czasami dochodzę, dostępuję zaszczytu, że ci ludzie akceptują moją obecność, bo staram się naprawdę rozmawiać z ludźmi rozsądnymi. I z tymi, z którymi się spotykam, rozumiem się znakomicie. Miałem cudowne spotkanie ostatnio w Gdańsku. Było na tym spotkaniu 4 rektorów różnych uczelni w Polsce i to było spotkanie, które trwało wiele godzin. Ja wyszedłem z tego wzmocniony, uradowany, szczęśliwy i mądrzejszy, mam nadzieję. Natomiast w zawodzie bardzo często pracuję z młodszymi ludźmi. Właściwie najczęściej, przecież ja już jestem z tej ostatniej półki, więc tak prawdę mówiąc, no kto to tam? Janusz Gajos, Jurek Radziwiłowicz, Janek Englert, Jurek Sztur, no przepraszam, jeśli kogoś nie w tej chwili nie przypomniałem sobie. No jest nas już tak niewielu. Piotrek Frączewski, o przecież. Kolega z roku zresztą. Piotruś, kolega z roku, tak jest. A tak to z samymi latami. Bardzo żałuję, że Piotruś tak jeszcze... No chciałbym jeszcze z nim pracować, krótko mówiąc. Więc ja z młodymi ludźmi się czuję znakomicie i proszę mi wierzyć, że ja nie odgrywam wśród nich roli żadnego mędrca, jeśli mnie o to nie poproszą. Wiesz, zapytałem wspomnianego już Arka Bartosiaka, który spędził długie godziny z tobą razem z Łukaszem Klinker, przygotowują tą super książkę zresztą, którą polecam, znajdź się na Allegro. I spytałem go taką rzecz. Arek, powiedz mi, jak robiliście ten wywiad z Sewerynem, to kiedy mu się najbardziej świeciły oczka? A on myślał, wiesz co odpowiedział? Ale uważam, że to jest świetne pytanie. A wiesz co odpowiedział, domyślasz się? No NBA pewnie, nie? Nie. Jak mówiłeś o Francji, o początku swojej Francji. To ciekawe. Tak on to widzi. Ja bym nie pomyślał, że o tym, że to aktora. Znaczy ta Francja to było, on mówił, słuchaj, wiesz, jak on opowiadał o tym, jak był pierwszy raz we Francji, pił wodę z fontanny, bo nie miał kasy, nie stać go było na kanapkę, a potem po latach w Awinionie gra Don Juana i po prostu cała Francja mu się kłania. To trochę tak było, tak, rzeczywiście. Ale nie pomyślałbym. Cóż, no, to ciekawe, że stawiasz mi to pytanie, bo chciałbym odpowiedzieć troszkę inaczej niż zazwyczaj odpowiadam na to pytanie, ale jeszcze nie wiem, jak odpowiem. Nie, bo nie mam przygotowanej odpowiedzi, ale myślę, że to była przygoda, która była dowodem na to, że świat się zmienia. Przecież już przedtem Daniel Olbryski lub Wojtek Przoniak grali we Francji w teatrze. Przecież kilka lat później Jurek Sztur rozpoczyna swoją pracę we Włoszech. Olgierd Łukaszewicz w Niemczech. Przepraszam, dokonam skoku. Dzisiaj Piotr Adamczyk, prawda, który gra w Stanach, czy Tomek Kot, który gra w Hiszpanii, czy jeszcze gdzie, nie wiem, Tomku, wybacz, że nie wiem wszystkiego, czy Marcin Dorociński, który tak pięknie rozpoczyna film Mission Impossible, prawda? Zresztą wspaniały moim zdaniem film, bardzo go serdecznie wszystkim polecam, tym, którzy lubią taki... Ale bardzo skromnie taki, wymieniłeś na mnóstwo kolegów. Nie, ale to jest prawda, to jest prawda. Ale wracając do ciebie. To jest prawda. Wiesz, ja myślę, że temu mojemu, temu pierwszemu okresowi, no to towarzyszyła jakaś niezwykła, znaczy
ślepa odwaga i nieświadomość. No, mi się wydaje, że trzeba mówić o nieświadomości. O nieświadomości trudności, nieświadomości, w jaki świat się wchodzi. Bo myśmy weszli, ja wszedłem w świat, to ja wszedłem naprawdę w ten francuski świat. No wiesz, 20 lat société, bycia société honoraire, société de la Comédie Française, czyli societariuszem. To wyjaśnimy, bo no, po prostu podejrzewam, że większość z naszych widzów nawet nie wie, na czym polega... No, Comédie Française jest jedynym teatrem finansowanym przez państwo w 100% przez Ministerstwo Kultury we Francji. Jest to teatr, który był założony przez wdowę po Molierze, który, 300 lat temu decyzją zapowiem. Króla, który zdecydował się mieć swój zespół, prawda? Ja to upraszczam wszystko. I od tamtego czasu państwo francuskie finansuje ten teatr, ponieważ uważa, że ten teatr jest teatrem reprezentującym kulturę Francji. Ten teatr jest, ma w swoich obowiązkach, które sam sobie wyznacza, oczywiście ochronę dorobku Moliera, Racina, Marivaux, Musseta i innych, prawda? Po to, żeby to wykonać, służy temu zespół aktorski, przy czym jest grupa kilkudziesięciu aktorów, którzy są societariuszami Komedii Francuskiej, to znaczy oni są taką grupą, która decyduje o, zatwierdza budżet, zatwierdza nowych aktorów. Oprócz tego jest grupa pensjonariuszy, można powiedzieć, to znaczy tych, którzy dopiero wchodzą do Komedii Francuskiej. Jest grupa administracji, jak również techniki. I te trzy grupy dzielą dochody teatru, a dochód teatru jest dzielony w ten sposób, że 50% idzie dla państwa, a 50% do naszych kieszeń. I ile lat trzeba pracować, poświęcić, żeby, ja nie wiem, czy było nawet takie marzenie, żebyś stał się częścią Comédie Française, ale ile lat ci to zajęło? No ja rozpocząłem moją pracę we Francji w 80 roku. W 83 byłem pensjonariuszem Comédie Française i w 75 zostałem z dniem 1 stycznia powołany na... Ilu takich ludzi, jak czyli cudzoziemców? Ja się chyba pomyliłem przecież. Ja miałem w 13 roku, ja miałem 20 lat. 13, 7? Dobrze. W 90, ale ilu cudzoziemców urodzonych w innym języku dostępuje tego zeszczytu? Wtedy dostępowało? Ja wiem o aktorze rumuńskim z początku XX wieku, którego język rodzinny nie był językiem francuskim. Wiem o pewnym Szwajcarze również i o pewnym Belgu. No, to znaczy nie było nas wielu. No to... Ale też chciałbym powiedzieć sceptykom, którzy ewentualnie nas oglądają, że proszę nie myśleć, że ja uważam, że to jest jakieś, no nie wiem, jedyne wydarzenie na świecie i w ogóle, że to jest świadectwem wielkości mojej sztuki. Na pewno świadectwem ciężkiej pracy. I też nie uważam, że Comédie Française jest najlepszym teatrem na świecie i praca w Comédie Française jest oczywiście Oscarem, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Pomniejszyłeś. Nie. Natomiast nie, no chciałem jednak powiedzieć, że siedzi przed państwem osoba raczej świadoma swoich błędów i wypaczeń, czy czasami jakichś osiągnięć. Więc natomiast chciałem powiedzieć, że to była dla mnie wartość. To była dla mnie wartość praca w Comédie Française. Ja się tam zetknąłem z najlepszą literaturą, nie tylko francuską, ale i światową, ze wspaniałymi reżyserami, którzy nie byli tylko Francuzami, i ze wspaniałymi aktorami. I wróciłem w pewnym sensie, pracując po przecież kilkunastu, jeśli nie więcej, latach poza systemem takim, w jakim pracowałem w Teatrze Ateneum w Warszawie, wróciłem właśnie do takiego teatru, w którym jest zespół stały, prawda, którym jest, bronimy repertuaru, w którym gramy sztukę w ciągu roku, nie wiem, tam 30 razy czy co, a nie tak jak w innych teatrach, że gra się miesiąc, dwa miesiące i ono się kończy. No to a propos tego, o czym mówimy, to dzisiaj z perspektywy swojej, na ile w twoim przypadku liczył się talent, na ile praca,
Na ile szczęście? Wszystko razem. Wszystko razem. Przecież gdyby nie fakt, że Andrzej Wajda miał propozycję zrobienia przedstawienia we Francji i pomyślał o mnie, no to w 80 roku nie wyjechałbym. Zostałbym w kraju, prawda? Czyli w ogóle... A pomyślał o tobie, bo byłeś jego aktorem. Bo pracowałem bardzo często z Andrzejem, tak. Gdyby nie ciężka praca moja, no to wiadomo, to człowiek nie nauczyłby się tak języka, jeśli chodzi o tamten okres, a tutaj, no... Jeszcze historia doszła, bo gdyby nie stan wojenny, to być może wróciłbyś... Absolutnie, to nazywamy trochę szczęściem też, prawda? No nie wiem, czy to szczęście... szczęściem... Ale los, tak, wie... przypadkiem. Przypadkiem, los. Losem, tak. No jeśli chodzi o talent, to oczywiście, jak się domyślasz, nie wypowiadam się na ten temat. Nie, ale wypowiedz się, bo chodzi mi o to, ja się bardzo często nad tym zastanawiam, widząc na przykład jakichś artystów, którzy nie zyskali popularności. Często się zastanawiam, dlaczego? Dlaczego? No przecież tak wspaniale utalentowani i nie. No. A ja bym tutaj powiedział o takim zjawisku. W tej chwili w Polsce powstaje wiele seriali. Mhm. Po to, żeby je obsadzić, dyrektorzy castingów sięgają po aktorów niekoniecznie z Teatru Narodowego czy z Teatru Dramatycznego w Warszawie, ale nawet, znaczy nawet, ale po prostu poza, do nazwisk aktorów spoza Warszawy. Czyli dzisiaj łatwiej. Tak. Nie wiem, czy jest łatwiej. W każdym razie to, co chcę podkreślić, że odnajdują oni po prostu fantastycznych aktorów, którzy nie pracują w Warszawie i tak się złożyło z tysiąca powodów, no, że akurat nie trafili na takie nazwisko reżysera, na taki tytuł, na taką rolę, na takie miejsce i tak dalej, i tak dalej. A potem nagle się okazuje, że proszę, proszę, paf, paf, paf i robią cudowne roboty. Jak to jest? Bo z jednej strony jest opinia, że jesteś aktorem, reżyserem, dyrektorem tradycyjnym, znaczy oddającym hołd tradycji. Z drugiej strony potrafisz zrobić u siebie w teatrze współpracę z kabaretem Pożar w burdelu. Albo zagrać drag queen w serialu, wywołując wielkie poruszenie. Zapraszam tych łatwo mnie oceniających na przedstawienie Lir, które zostało, jak mówiłem, zrobione w Lublinie, a które gramy. Będziemy grali na festiwalu Boska Komedia w Krakowie, będziemy ponownie grali w Teatrze Polskim, gramy w Lublinie. Serdecznie zapraszam. No, mam nadzieję, że po takim przedstawieniu trudno będzie nazywać mnie jakimś takim... No... Ja nie nazywam, ale na przykład, kiedy dostałeś propozycję roli w Królowej, to od razu przyjąłeś, zastanawiałeś się, czy to przystoi Andrzejowi Sewerynowi grać drag queen? Panie redaktorze. Jaka jest twoja ścieżka myślowa wtedy? Litość Boże. No, najprostsza, no, cudowne zadanie aktorskie. No. Po prostu. Cudowne zadanie aktorskie, a poza tym następną myślą było o tym, że no, dla części widowni, która być może obejrzy ten serial, że będzie miało to bardzo pozytywne znaczenie. Kropka. Kropka. Ja właśnie bardzo często właśnie otrzymuję takie pytanie i trochę się temu dziwię, a sobie być może się dziwię, że nie wiem tego, że ludzie wyobrażają sobie, że człowiek tak cały czas tak kombinuje, jak się ustawić, prawda? Że tej roli to nie, a tamtą to tak, bo to, bo tamto. To nie ja. Nie, ale to jest chyba ludzkie takie zastanawianie się, że możesz się, wiesz... Ale proszę bardzo, powiedziałeś skompromitować. Nie pomyślałeś, że się możesz skompromitować. Dlaczego? A czy używając mowy potocznej, czy masz już wywalone na wszystko? W sensie, że... Nie, no jednak chyba tak. No, ja jednak bardzo szanuję po prostu ludzi, widza. Ale nie, w sensie, że nie przejmujesz się opinią, że tam... Nie, no więc właśnie, to mówię. Mówię o ludzkim, że należy się przyzwoicie zachowywać. Chodzi mi o... Tak, no... Nie, natomiast rzeczywiście... Oczywiście zależy mi bardzo na opinii żony i przyjaciół. To jest oczywiste, kiedy jakąś pracę wykonuję. Ale mam poczucie, że ja już też wiem dużo o swoim zawodzie, o sobie w zawodzie i czasami widzę lepiej moje błędy,
a nawet zalety niż kto inny. A powiedz, gdybym cię o odejścia zapytał, bo rozumiem, że śmierć Wojciecha Przeniaka to było coś, co i osobiście jakoś symbolicznie Ziemia Obiecana musiało cię uderzyć. To gdybyś, kogo chciałbyś na przykład wspomnieć w tym momencie takiego, wiesz, że trudno sobie wyobrazić, że żyjesz nadal, a jego już nie ma. Oczywiście na pewno o kimś zapominam. To od razu jestem pewien. Ja mam taki od razu błyski, a te błyski, znaczy jak ktoś mnie pyta kolor, to ja mówię tak, czy kto, śmierć. Otóż Janusz Warmiński. No i szanowni państwo, no nie wiecie, kim był Janusz Warmiński, prawda? Janusz Warmiński był reżyserem, aktorem i przede wszystkim dyrektorem Teatru Ateneum w Warszawie. To on razem z Erwinem Akserem po 1956 roku wprowadzali literaturę zachodnią, literaturę zakazaną wcześniej na sceny teatru w Polsce. To o nich można by powiedzieć, ukuto kiedyś taki termin, byli autorami teatru literackiego. To był tylko porządkujący ich pracę termin. To nie była do końca prawda, ale to był człowiek, który dał mi dużo, dał mi narzędzia, dał mi pokorę, dał mi doświadczenie. Zagrałem ważnych kilka ról w Teatrze Ateneum i to był mój ważny początek i tego nigdy nie zapomnę i jego mi zawsze brak. On był skromny w swojej krytyce, ale raz powiedział mi, obserwując moją próbę Fantazm Słowackiego w reżyserii Macieja Prusa, gdzie grałem zakochanego Jana, który wracał z Sybiru i tak dalej, i tak dalej. I dyrektor Warmiński, który czasami podglądał próby z balkonu, wezwał mnie do siebie do gabinetu i powiedział: panie Andrzeju, ta pana rola w tym przedstawieniu to ani dupa, ani ojczyzna. Więc zrozumiałem, że jest naprawdę źle, ale powiedział: ale z panem to ja nie mam problemu, bo ja to panu mogę powiedzieć, a kolegom, tym starszym od pana tam na scenie, niestety nie. Więc taką mam pierwszą myśl teatralną, ale oczywiście, przecież tych kolegów, przyjaciół, Gustaw Holubek, Zbyszek Zapasiewicz, Jan Świderski, Zosia Mrozowska, Antonina Gordon-Górecka, Halina Mikołajska. Ja bym tutaj mógł sypać tych nazwisk, a moi profesorowie, pani profesor Tomaszewska, pani profesor Drochocka, pani profesor Kreczmarowa, pani profesor Wiercińska, no i tak dalej, i tak dalej. No. A powiem mi, jak piękna anegdota przed chwilą, teraz ciągle żywa dyskusja, co wolno, czego nie wolno w świecie artystycznym, w świecie teatralnym, w sensie dyrektor do aktorów, do pracowników i tak dalej. Właśnie, gdzie według ciebie jest ta granica? Bo mnie na przykład bardzo śmieszy ta anegdota. Śmieszy mnie bardzo wiele anegdot, dużo bardziej, powiedziałbym, z użyciem wielu cięższych słów. Oczywiście. Mnie to bardzo śmieszy, ale te granice się przesuwają. No i teraz jest... gdzie są według ciebie granice w tym zmiennym świecie, kiedy ty jesteś i podmiotem, i tworzywem, bo i aktorem, i dyrektorem, i czasem reżyserem? Ja znam lekarzy, którzy mówią, że dzisiejszy młody człowiek z powodów wszelkich, różnych, jest mało odporny na świat fizycznie. Za mało ćwiczy, zajmuje się raczej tym, prawda? No i żyje w świecie bezpiecznym również. No, wojna jakby nie było, no nie ma miejsca w Polsce, prawda? I nie wiem, czy to dobrze. Ja nie chciałbym cierpień dla moich bliskich, więc nie mogę tutaj wzywać do tego, żeby było gorzej, po to, żeby oni byli mocniejsi, prawda? Oni i tak mają, i nie tylko oni, prawda? Cały świat ma wystarczająco dużo problemów, nawet jeżeli nie ma wojny. Niemniej jednak, no, pewna odporność jest zmniejszona. Odpowiadam troszkę taką przenośnią, dlatego że myślę, że w naszym zawodzie, to nie jest zawód łatwy i to nie jest zawód prosty i łatwo wymierzalny. No jeżeli pracuję w banku, no to albo wygrałem te 100 tysięcy dla mojego banku, albo
tych 100 tysięcy nie wygrałem, prawda? Albo dałem się oszukać komuś tam, albo się nie dałem oszukać, prawda? Czy albo dobrze obsługuję mojego klienta, albo niedobrze, no bo tam 2 plus 2 to jest 4, a nie 5. Otóż w sztuce 2 plus 2 może być 5. I rzeczy są nieprecyzyjne, tym bardziej, że sędziów są tysiące. Są to widzowie, są to kobiety, mężczyźni, to są różne oceny mogą wydawać. To jest młodzież, to są starsi, to są różne języki, prawda? Anglik, który ocenia moją pracę, może mnie oceniać wysoko, natomiast Francuz oceni moją pracę bardzo nisko. No i wreszcie sami reżyserzy, którzy nas angażują do pracy, czy pedagodzy, którzy z nami pracują. To jest bardzo trudna sytuacja, bardzo kompleksowa sytuacja. Żeby było jasne, wszelki gwałt, wszelkie znęcanie się nad podległym tobie, na podległej tobie osobie, czy leczenie swoich kompleksów, ja już nie mówię nawet o seksie, o gwałtach, o jakimś wykorzystywaniu, jest w ogóle absolutnie wykluczone i nigdy nie miałem z tym do czynienia. Ja nigdy nie miałem z tym do czynienia. Ani jako ofiara, w cudzysłowie, czy jako przedmiot, ani jako podmiot. Naprawdę, no proszę bardzo, jeżeli ktoś ze słuchaczy ma inne informacje, proszę bardzo. Natomiast mówmy również o procesie kształcenia się aktora. To też jest bardzo trudne, dlatego że my nie wszyscy jesteśmy tacy sami, a słyszę w tej chwili, że istnieje pewien model, prawda, że właściwie wszyscy powinni być podobnie traktowani. No ale jednym aktorom bardziej odpowiada taki sposób, czy studentom pracy z nimi i próba ich rozwoju, a innym co innego. Ja kiedyś pracowałem z Peter Brookiem i myśmy robili przez wiele lat masę ćwiczeń fizycznych. I to, co mnie, co powiedziałem, także mogę to mówić oficjalnie, i to, co mnie, co wydało mi się niesłuszne, mało dojrzałe, mało pogłębione, to, że myśmy wykonywali wszystkie takie same ćwiczenia. A ja przecież jestem tak niezdarny w porównaniu z kolegami z Afryki czy z kolegami z Indii, że te same ćwiczenia dla nich no, nie miały chyba żadnego sensu, a mnie nie rozwijały z innych powodów i tak dalej. Więc to jest piekielnie trudne, piekielnie złożone. To tyle, bo reszta to bym zaczął chyba jakoś już stanowisko jakieś zabierać, a to nie o to chodzi. W porównaniu z Mickiem Jaggerem jesteś małolatem, bo on skończył 80 lat. Ale wiesz, obejrzałem ostatnio, wyświetlił mi się filmik, jak Jagger trenuje do koncertów. No to wiesz, to jest ciężka fizyczna praca, jakieś brzuszki, nie brzuszki. No, oczywiście tak jak w jego wieku 80 lat jest, ale powiem tak, ja się tak nie wysilam. Więc chciałem się zapytać, czy ty jakoś pracujesz nad swoją fizyczną kondycją, żeby dawać radę po prostu w pracy aktorskiej? A jeżeli tak, to co? Tak, trochę ćwiczę, ale... Znaczy podnosisz filiżankę kawy? Czy... Nie, ale nie będę się na ten temat rozpływał, bo to tam nie będę tego tematu rozwijał, bo to nic naprawdę szczególnego. No. A co, w każdym razie, masz trenera personalnego? No tak to się to nie nazywa, ale mam osobę, z którą jestem w stałym kontakcie. Dobrze. To chciałem zapytać Cię o taką rzecz, bo dla Ciebie to jest oczywistość, a wydaje mi się, że dla większości naszych widzów i słuchaczy jest to, będzie zaskoczenie, ale siedziałeś w więzieniu i to wcale nie krótko. W areszcie śledczym. Więzienie brzmi lepiej. No więzienie brzmi lepiej. Ale ile? Ponad pół roku, nie? Nie, cztery miesiące. Dobrze, 4 miesiące, daj Boże zdrowie. Ja tylko kilka razy w areszcie po weekendzie, także wiesz, z tym do gościa. 4 miesiące. Wyjaśnijmy od razu, że nie jesteś kryminalistą, tylko siedziałeś za walkę o Polskę wolną i niepodległą. Efekt marca 68 roku. Powiedz mi, co ci dały albo nie dały te 4 miesiące? Strata czasu, czy czegoś się nauczyło? Czym dla ciebie to było? Byłeś bardzo młodym człowiekiem, miałeś 21 lat, 21, 22, jak cię wsadzili. Właśnie stawiałem sobie to pytanie i to parę lat temu. Obawiam się, że wtedy,
kiedy powiedzmy wychodziłem z więzienia, to prócz wzmożonej nieufności, prawda, pewnych zawodów, które przeżyłem. W sensie zawodów na ludziach. Tak. To ja nie wiem, czy mnie coś nauczyło. No. Ja wiem jedno. Więzienie jest osobnym światem. Ocenianie ludzi w więzieniu jest pochopne. Jest zbyt bezwzględne. Proszę sobie wyobrazić, powiedzmy, 4 miesiące bez przesłuchania, potem nagle ktoś ci przynosi mleko prawda, na przesłuchanie i zaczyna się tobą opiekować, prawda? To nie jest moja historia, ja opowiadam pewną historię, o której wiem. Mnie nie bito, mnie zawsze mówiono, że ja jestem nasz, ty jesteś nasz, pan jest nasz. W sensie, że no nie Żyd, porządny pochodzenie, nie, Żyd, nie jesteś Żydem, nie tak? Żyd, no. Pan popatrzy, niech pan popatrzy, Deutschgewand, Bleifer, Smolar, tam kto jeszcze, Narbut, no jeszcze i tak dalej. To było dobre, to było dobre. Ale gdybym miał tak odpowiedzieć ci, no panie, poszedł pan do więzienia, czego pan się nauczył? Nieufności na pewno. Tego, że... A, może tego się nauczyłem, że po to, żeby przetrwać, nie trzeba dużo jeść. Dlatego, że kiedy ja zostałem aresztowany i osadzony w więzieniu, to uznałem, że muszę dużo jeść. I ja zjadałem zupy kolegów, którzy... Ja wtedy zresztą jadłem bardzo dobrze, dlatego, że ja jadłem biały chleb, a nie czarny. I jadłem wędliny, bo było nas 3 lub 4 czasami w celi i pod celą i każdy z nas otrzymywał paczkę, więc myśmy te daty do otrzymywanych paczek układali tak, żeby co jakiś czas przychodziła paczka i żebyśmy się mogli tym dzielić. W związku z czym jak no po prostu codziennie mogłem jeść szynkę, a to było dla mnie coś, czego nie przeżywałem na wolności, prawda? Nauczyłem się jeść rzeżuchy, prawda? Bo tam była witamina jakaś dobra, nie pamiętam, kto mi tłumaczył. Ach, nieważne kto to. A jak wyglądały przesłuchania? Przesłuchania, siedział oficer, wstawał, ja siedziałem cały czas, oficer wstawał, pił sobie kawkę, popijał kawkę, pytał mnie przez ile miesięcy, nie odpowiadałem, przez 3 miesiące chyba nie odpowiadałem, no a po 4, a w czwartym zacząłem odpowiadać na pewne pytania. No to były takie rozmowy, właściwie rozmowy nie rozmowy, no bo ja milczałem, takie było przekomarzania się i tak dalej, ale ja tam byłem pionkiem, to ja to tam przecież... Wiesz, tak, tylko mi chodzi o to taki, no bo te się wsadzają, siedzisz, okej, wyszedłeś po kilku miesiącach, równie dobrze wtedy, siedząc, mogłeś się spodziewać wszystkiego, a ja, czy, że dostaniesz 10 oczywiście, lat. Oczywiście, ale ja już szykowałem się na robienie teatru w więzieniu, już gdzieś tam w więzieniu, już nie pamiętam w tej chwili nazw tych więzień, Boże kochany. A kto na ciebie czekał, jak wyszedłeś? Przepraszam? Kto na ciebie czekał, jak wyszedłeś? No przed więzieniem nikt, a to było cudowne wyjście z więzienia. Które to było więzienie? Rakowiecka. 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 Hałas. Wychodzisz za bramę i jest hałas. A pod celą nie słyszałeś? Nie. Nie. Tak nie. Hałas. Wychodzisz, Rakowiecka. I to ja potem w kinie oglądałem dziesiątki wyjść z więzienia, prawda? Jeden gangster czeka na drugiego gangstera, albo ukochana czeka, albo pamiętasz to zakończenie, był taki film Narkomani chyba, w którym Alan Pacino? Ale Alan Pacino, że to dramat wychodzi z więzienia, już niby wyleczony i wychodzi z tego i chyba jakaś dziewczyna albo ktoś czeka na niego z narkotykami. Muszę jeszcze raz powiedzieć, to nie pamiętam. Koszmarne. Nie no, pojechałem. Czyli wychodzisz ani ukochanej, ani gangsterów, ani narkotyków. I pojechał do mamy. A mama otworzyła drzwi i mówi, gdzieś ty był, synku. Tak, no tak. A słuchaj, a wspomniałeś o zawodach.
to był częsty temat rozmów u mnie w domu, moich rodziców z tamtego czasu. Właśnie jak na wielu ludziach, znaczy jak wielu sprawdziło się w sposób wspaniały, jak wielu po prostu się okazało, że... Tak, no ale tak jak mówię, więzienie to nie tak łatwo się... Znaczy, wiesz, no, Adam czy Jacek, no to, czy Janek Lityński, prawda, no Adam Michnik. Adam Michnik, Jacek Kuroń, Jan Lityński. Lityński, czy Sewek Blumstein, no wiesz, no to byli, oni byli już ukształtowanymi obywatelami tego kraju. Oni rozumieli 10 razy więcej na przykład niż ja, no. To były wzory, prawda? To były wzory. A przecież i między nimi były spory, kiedy Kiszczak, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No ja tam przeżyłem, w związku z tym moim pobytem w więzieniu, przeżyłem parę zawodów, tak, oczywiście, ale wolałbym od tego jakoś tak nie... Natomiast wydaje mi się, że no, nie będzie niespodzianką, jeżeli powiem, że dzisiaj przeżywamy też wiele zawodów. No. Dzisiaj, we wrześniu 2023 roku w stosunku do znajomych, przyjaciół, o których myśleliśmy, że będą kimś innym w 2023 roku. Każdy ma swoje. No dobra, to żeby zostawić, wyjść z więzienia. Zrobię ci skok, wiesz, ja to nazywam dylematem Kundery. Bodajże, ale nie spodziewasz się, zakładam, się, o co chcę zapytać. Bodaj w nieśmiertelności jest taki, jest postawiony taki dylemat. Ja teraz upraszczam, mówię z pamięci, ale wyobraź sobie, masz do wyboru. Powiedzmy, że dawno, dawno i nieprawda, kiedy byłeś młodszy. Masz do wyboru przespać się z najpiękniejszą kobietą świata, ale tak, żeby się nikt o tym nie dowiedział, nawet twoi koledzy, czy chodzić z nią po mieście, żeby wszyscy widzieli, ale zero seksu. No oczywiście, że to drugie jest lepsze. No. Słuchaj, ja ci opowiem taką historię. François Chomet z komedii francuskiej opowiadał mi o swoim przyjacielu, którego nazwiska w tej chwili nie znam, który cierpiał i opowiadał to temu François Chomet, że on po prostu spędził z Brigitte Bardot tydzień miodowy, ale miodowy i nikt o tym nie wiedział. Straszny koszmar. To słuchaj, no zostało to między nimi. Czyli wiesz... Poza tym pamiętaj, że jestem aktorem, więc to tym bardziej, no oczywiście, że cały świat musi wiedzieć, no jakże, no. Ale skoro tak mówisz, ego, jak ważne, jak napędzające i przeszkadzające jest ego w twoim zawodzie, w twoim przypadku? No, dokładnie to jest tak, jak mówisz, jest i przeszkadzające, i napędzające, naturalnie, że tak. No przecież ucho, jakie my mamy, znaczy my mamy, dobrze, wolę mówić znowu o sobie, chociaż... Mam podstawy, żeby twierdzić, że mogę użyć słowa pierwszej osoby liczby mnogiej, ale powiedzmy. No wiesz, ucho, które ja mam na odzew mojej pracy, no nie jest uchem kogoś, kto pracuje w jakimś innym zawodzie. Tak mi się wydaje. A może zresztą w tej chwili pomyślałem, może ja nie mówię prawdy. Może jest tak, że każdy z nas jest... lubi... mieć poczucie, że to ma sens i że to jest uznane, co robi. Może to tak jest. Ale może też jednocześnie w tym naszym zawodzie my płacimy twarzą, uczuciami, my się przecież kompromitujemy często, my czasami przekonujemy, czasami wzbudzamy złość, zażenowanie, łzy. Dlatego może ta relacja jest trochę inna, bo jesteśmy oceniani tak, właśnie tak. Masz grube nogi, jesteś gruby, chudy, brzydki, zgarbiony, a ty masz, wiesz, małe piersi albo zbyt duże piersi, wiesz, to jest ten. Ale w każdym razie na pewno jest tak, że czekam na echa o mojej pracy, ale i to z powodu wieku, no po prostu, no nie jest już tak, że ktoś mi wmówi, że dobrze gram, bo wiem, że średnio to zagrałem i czasami odwrotnie. I czasami odwrotnie, dlatego że są pewne rzeczy, o których wiem już, również jako pedagog, że
one są nieźle wykonane, a poza tym w procesie pewnego rozwoju, pewnej ewolucji i tak dalej, i tak dalej. Więc tak bym o tym mówił, ale to ego może być równocześnie fantastycznym takim... Pamiętasz w Deprawatorze Macieja Wojtyszki, to ty jako Gombrowicz mówiący do Miłosza, co grał Miłosza, Zamachowski? Nie, Miłosza gra Wojtek Malajkat. Malajkat. Pamiętasz, co Gombrowicz twoimi ustami mówi o czym? Egoizmie, o... Tak, artysta musi być egoistą. A pamiętasz ten tekst w ogóle? Pamiętam. To proszę. Pamiętam, bo on mówi do niego... Gombrowicz do Miłosza. Nie, Miłosz coś... Miłosz do Gombrowicza. Sekundę, ja zaraz to powiem. No spokojnie, nie spieszymy się. Bo on mówi, Miłosz mówi, to jeszcze inaczej, rozmawiają o Herbercie. Miłosz mówi, no jak Molière i Szekspir dali się jakoś pogodzić, to i my z Herbertem jakoś się upchamy. I wtedy Gombrowicz mówi, upchamy? Czesławie, ty jesteś jeszcze bardziej pokręcony niż myślałem. Wynosisz na cały świat jakiegoś tam Herberta. Piszesz jakąś książkę o Brzozowskim i jeszcze o Albigensach się rozpisujesz. Artysta siebie trzeba tworzyć, swoją myśl pielęgnować, a nie o jakichś tam Albigensach czy innych religijnych popaprawach się rozpisywać. To jest marnowanie czasu. Artysta, pomyśl o jakiejś roślinie, mówi, że ona się otwiera na słońce. Artysta musi być egoistą, bo jeżeli nie, to będziesz miał za mało czasu, żeby się rozwijać. I tak dalej, i tak dalej. A potem mówi, no to w takim razie pisz może jeszcze o Sienkiewiczu, który swoją naiwnością zaraził całą polską inteligencję do 10. pokolenia. W powstaniu same kmicice ginęły. Tamten mówi, jest infantylny, a ten mówi, bo był infantylny, jest infantylny, jest i będzie powieki i pokolenia infantylnych płodzić będzie. Jako dzieci, jako młodziankowie wszyscyśmy dzięki niemu się wzruszali i płakaliśmy, ale to nie jest literatura dla dorosłych ludzi i to nie jest odpowiedź na żadne ważne pytanie. A ten mówi, Piłsudski też czytał, bo ojcem chciał być, ojcem dla twoich Litwinów, Poleszuków, tych twoich Białorusinów. Przecie on też pan z dworku, pan, jak chama za brodę chwyci, to cham zrozumie, że musi być dobrym Polakiem. Durna ta nasza Polska, Czesławie, oj durna, piękna nie rozumieją, młodości nie rozumieją, wdzięku nie rozumieją. Zgadzasz się z Gombrowiczem? No, w wielu sprawach bardzo się zgadzam i bardzo często o nim myślę, ale tak jako taki no, prosty jego czytelnik, no ale to... A z tym egoizmem, już zostawiając Polskę trochę na boku, a tylko na tym egoizmie artysty. Bardzo musi być egoistyczny artysta, żeby osiągnąć wiele? Moim zdaniem musi być sprytnie egoistyczny. To znaczy aikido. Mam czerpać z twojej energii. Okej. Okay. Ja powinienem, to wyznanie jest niezłe, ja powinienem stworzyć takie warunki, żebyś ty się czuł najlepiej, żebyś ty się poczuł, że jesteś centrum świata, a ja z tego będę coś tam brał dla siebie. No. Ty jesteś partnerem w scenie, którą gramy. Piękne. A powiedz mi, a jest coś głupiego, czego nie zrobiłeś, będąc młodszy i żałujesz, że tego nie zrobiłeś? Znaczy głupi to może źle powiedziane. Czegoś, bo ci zabrakło odwagi, bo... Znaczy, na pewno mam do siebie kilka zarzutów dotyczących mojego życia osobistego. Ale jak się domyślasz, o tym nie będziemy rozmawiali, ale to mi cięży, prawda? To jest ciężar. Myślę, że w kilku sytuacjach, niekoniecznie politycznych, ale publicznych, też mogłem się zachować, nie wiem, czy lepiej, czy gorzej, ale inaczej. Podjąłem też pewnie, pamiętam jedną taką decyzję we Francji, podjąłem złą decyzję.
No, a jedną? No tak, ale to był wybór przedstawień, które powinienem zagrać, bo nie zdecydowałem się na romans, bardzo poważny, z bardzo poważną producentką filmową. Ale nie uważam. Żałuję, że nie zdecydowałeś się na romans? Nie, że... nie żałuję, bo to jest dobre. Nie żałuję, ale w pewnym sensie mogę być, jestem ciekaw, co by z tego wyszło. To jest bardzo ciekawe. No i tak. No. Ja miałem kilkakrotnie propozycje objęcia różnych instytucji, dyrekcji różnych instytucji w Polsce, ale wydaje mi się, że to, że się nie śpieszyłem, to było w rozgrzecie chyba dobrze. Nie wiem, co, czym ja mógłbym jeszcze takiego powiedzieć, czy czegoś nie żałujesz? To spytam tak, a wspominaliśmy już tą Francję, z której wróciłeś do Polski. Jak widać. Ale gdybyś miał tak Polska versus Francja, w sensie co cię najbardziej pozytywnie rozpala tam i tu i co cię najbardziej wkurza tam i tu? Hipokryzja, o której Molière mówi w monologu Don Juana, w Don Juanie, jest uniwersalna. Jest uniwersalna. Kłamstwa, pozory, które zresztą są, wiesz, moim udziałem, były. Mam nadzieję, że jest ich coraz mniej. Też są wszędzie mają miejsce. Pycha. Paradoksalnie być może Francuzi są ci, z którymi miałem do czynienia, właśnie tacy bardziej otwarci, bardziej tacy ciekawi. Ciekawi kogo innego. Nie wiem, dlaczego powiedziałem paradoksalnie, ale tak, takie miałem odczucie. No bo pewnie opinia jest raczej taka, że Francuzi są bardziej zamknięci niż Polacy. No właśnie, a mnie się wydawało, że akurat to było, oczywiście do pewnych granic i tak dalej, ale to na pewno. Ale w Polsce też to się zmienia przecież, no. Nie mówię o wojnie ukraińskiej, ale w ogóle się zmienia. No przecież te sondaże, które... Oczywiście sondaże sondażami, fakty faktami, no ale jednak, no, świat ewoluuje po prostu. Jeśli chodzi o teatr, to ani teatr polski nie jest tak wspaniały, jak o nim myślałem kiedyś, ani teatr francuski nie jest tak zły, jak o nim myślałem kiedyś, prawda? To wszystko... Warlikowski robi przedstawienia za granicą, no również we Francji, prawda? Francuzi robią u nas, świętej pamięci Jacques Lassalle robił u nas przedstawienia. Dan Jemet robił, daj Boże, żeby jeszcze zrobił. Yvan Alexandre będzie robił Henryka V. Nie jestem nie, jakoś tak, może taki okres odczuwam, że raczej widzę, że to jest wszystko, że wiesz, te różnice między ludźmi to... No oczywiście, że są, oczywiście, że jest kultura, że jest historia, że jest klimat, że jest język, że wszystko, co chcesz, ale ludzie są podobni, kurczę, podobni, naprawdę. No. Czy znasz kogoś, kto mając, nie wiem, no, setki miliardów, no, przestanie chcieć te setki miliardów? No. Czy będzie się spokojnie zrzekał tych 10 samochodów z 50, które ma, czy 3 willi z 6, które ma, czy jednego samochodu spośród 2, które ma i tak dalej, a przecież... To się powinno stać. Wiesz co, rozmawiałem z kimś, kto właśnie czytał jakieś coś na temat Rzymu starożytnego. To były wypisy ze wspomnień z ówczesnych czasów i tam bardzo śmieszny wątek o tym, jak to młodzież już nie przestrzega żadnych wartości, że prawda, kultura już jest jej nieznana. Jest bardzo śmieszne, bo to nie to, że
50 lat temu ktoś tak pisał. Nie, tam 2000 lat z okładem, także pewne rzeczy nie zmienię. To ja chciałem na koniec zapytać o taką rzecz. Jako początkujący aktor na pewno masz jakieś marzenia co do ról. Co byś chciał zagrać jeszcze? No wiesz, no banalna odpowiedź aktora mniej więcej w moim wieku, no może młodszego, jest zagrać. Oczywiście chciałbym zagrać króla Lira, prawda? No ale tak się złożyło, że już to miało miejsce. Nie mam jakichś konkretnych ról, natomiast chciałbym siebie samego ciągle zaskakiwać. Na luksus wymagania tego od moich reżyserów mogę już sobie dzisiaj pozwolić. A ile masz w tej chwili, znaczy ile przyjmujesz propozycji na te, które dostajesz? No dużo. Nie, no ja dostaję takie propozycje na ogół, które... ostatnio odmówiłem chyba, że góra 3 w ostatnich jakimś takich, o których pamiętam, prawda? Tak, nie, no ale... no jest parę teatralnych też, które nie zawsze przyjmuję, bo z różnych powodów. To słuchaj, życzę jeszcze czegoś tak zaskakującego, żebyśmy wszyscy przecierali oczy. Niespodzianki. Tak. Liczę na to bardzo. Dziękuję. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję ci bardzo, bardzo. Andrzej Seweryn był z Państwem, z Wami, ze mną w Melinie w SC Rock. Dziękuję, do zobaczenia. Melina w SC Rock.